Szukaliśmy jakiegoś unikatowego rozwiązania, pomysłu na to, żeby promować Sieradz, bo wiadomo, tych gmin, tych miejsc w Polsce jest wiele, które i każde z nich chce się w jakiś sposób wyróżniać. My znaleźliśmy postać Antoana Cierpikowskiego, zapomnianego przez lata kreatora, wizjonera, który urodził się w Sieradzu, zmarł w Sieradzu, powrócił po swojej wielkiej karierze do Sieradza i w oparciu właśnie o tą postać, o jego kreatywność, wizjonerstwo, wyprzedzanie swoich czasów, w których żył, chcemy zbudować markę Sieradza, tak, jako miejsca przyjaznego i również kreatywnego, otwartego na różne rozwiązania. Czy to jest tylko festiwal fryzjerstwa, czy to już w tej chwili jest coś więcej? To już jest coś więcej, tak? Oczywiście fryzjerstwo jest tym punktem wyjścia, ale tak jak Antoine Cierpikowski związany był z wieloma dziedzinami, tak? Także ze sztuką, z modą, tak Open Hair Festival również to jest sztuka, to jest moda, to są oczywiście koncerty i różne przedsięwzięcia kreatywne dla osób bardzo młodych, jak i też osób starszych, tak? Nie stawiamy na taką prostą rozrywkę, chcemy zaproponować coś innego i troszkę iść pod prąd w promowaniu i kreowaniu wizerunku miasta. Czy to jest tylko to jedno wydarzenie w roku, czy to jest tak naprawdę cykl różnych wydarzeń, które składają się na tą markę, ale są realizowane przez cały rok? No, Open Hair Festival jest najważniejszym elementem marki, budowania marki i promowania Sieradza, ale to są również inne przedsięwzięcia, które realizujemy przez cały rok. Stawiamy na to, żeby Sieradz był miastem gościnnym dla rozwoju, tak? Więc podejmujemy szereg rozwiązań, imprez, wydarzeń, które mają właśnie budować pozycję Sieradza jako tego miasta gościnnego, witalnego, stawiającego na zdrowie, na sport, na rekreację, na rozrywkę i kreatywność.